Czy mogłabym dostać kawałek ziemi? Marie biegła tak szybko, że gdy wpadła do swego pokoju, była zupełnie zdyszana. Włosy miała w nieładzie, a twarz zarumienioną. Obiad już czekał na stole. Marta zaś stała opodal. Trochę się panienka spóźniła, rzekła. Gdzie panienka była tak długo? Widziałam Dicka, wykrzyknęła Marie. Poznaliśmy się. Wiedziałam, że przyjdzie, rzekła Marta uradowana. Jak się panience podobał? Zdaje mi się, że on jest bardzo piękny, oświadczyła Marie z przekonaniem. Marta bardzo się zdziwiła, ale równocześnie była uszczęśliwiona. No tak, powiedziała. To najlepszy chłopak pod słońcem, ale nam się nigdy nie zdawało, żeby był ładny. Ma za bardzo zadarty nos. Lubię takie nosy, nie dawała za wygraną Marie. I oczy ma jak kółka, powątpiewająco dorzuciła Marta, choć kolor mają ładny. Lubię okrągłe oczy, a kolor mają zupełnie taki, jak niebo nad Wrzosowiskiem, odparła Marie. Marta promieniała. Matka mówi, że on ma taki kolor oczu od ciągłego wypatrywania ptaków w obłokach. Ale gębę to on ma szeroką, co nie? Lubię jego duże usta, rzekła Marie z uporem. I chciałabym mieć takie same. Marta roześmiała się ciepło. Dopiero zabawnie by wyglądały w takiej małej buzi, rzekła. Ale wiedziałam, że tak będzie, jak go panienka zobaczy. Jak się panience podobały nasiona i narzędzia? Skąd wiesz, że mi je przyniósł? Zapytała Marie. Przecież wiedziałam, że musi przynieść, skoro był w Jorku. To bardzo rzetelny chłopak. Marie lękała się, że Marta zacznie zadawać pytania, na które trudno będzie dać odpowiedź. Ale obawy jej były zbyteczne. Tamta zajęła się nasionami i narzędziami i tylko przez chwilę Marie się speszyła, gdy Marta spytała, gdzie te nasiona wysieje. Kogo panienka prosiła? Pytała. Jeszcze nikogo się nie pytałam i nikogo nie prosiłam, odparła Marie z wahaniem. To dobrze, więc nie radzę panience mówić o tym z naczelnym ogrodnikiem. To taki wielki pan, ten pan Boach. Nigdy go nie widziałam, tylko jego pomocników i Bena. Ja na miejscu panienki to bym prosiła Bena, radziła Marta. Nie jest nawet w połowie taki zły, jak na to wygląda, choć taki skwaszony. Pan Kraven pozwala mu na wszystko, bo on był tu jeszcze za życia jaśnie pani i zawsze umiał panią rozśmieszyć i zabawić. A pani go lubiła. Może on panience gdzie na boku wynajdzie jakiś kącik. Gdyby to było gdzieś w oddaleniu i gdyby nikt tego kawałka ziemi nie chciał, to nikomu to nie powinno przeszkadzać, prawda? Spytała Marie lękliwie. Pewnie, że nie powinno, odparła Marta. Przecież nikomu by panienka krzywdy nie robiła. Marie zjadła obiad z najwyższym pośpiechem i wstawszy od stołu zamierzała pobiec do swego pokoju po kapturek, lecz Marta ją powstrzymała. Mam coś panience do powiedzenia, rzekła. Tylko pomyślałam sobie, że lepiej dać panience spokojnie zjeść obiad. Pan Kraven wrócił dziś rano i zdaje mi się, że chce panienkę zobaczyć. Marie zbladła jak opłatek. O mój Boże! Zawołała. Czemu? Czemu? Przecież nie chciał mnie widzieć, gdy przyjechałam. Słyszałam, jak Peter mówił, że nie chce. A no tak, tłumaczyła Marta. Pani Medlock mówi, że to przez matkę. Szła sobie do Twight i spotkała pana. Dawniej nigdy nie odważyłaby się go zagadnąć, ale pan Kraven bywał u nas kilka razy. On to zapomniał, ale matka nie zapomniała i to ją ośmieliło, żeby go zaczepić. Nie wiem, co mu tam panience mówiła, ale coś takiego powiedziała o panience, że pan chce panienkę zobaczyć, zanim znów jutro wyjedzie. Ach, więc jutro znów sobie pojedzie, odetchnęła Marie. Co za szczęście! Tak, jedzie tym razem na bardzo długo. Wróci dopiero jesienią albo i zimą. Będzie podróżował po obcych krajach. Co roku tak robi. Tak się cieszę, zawołała Marie. W końcu, jeżeli go nie będzie do zimy, pomyślała, to będzie czas dopatrzeć tajemniczego ogrodu budzącego się do życia. Gdyby więc nawet odkrył potem wszystko i odebrał go jej, to by i tak miała w zysku wiele radosnych chwil. A kiedy myślisz, będzie chciał mnie zobaczyć? Nie dokończyła zdania, gdy drzwi się otwarły i do pokoju wkroczyła pani Medlock. Miała na sobie najlepszą czarną suknię i czepiec,
Kołnierzyk zaś spięła wielką broszką z portretem mężczyzny. Była to kolorowana fotografia świętej pamięci pana Medlocka, który zmarł wiele lat temu, a wdowa po nim zakładała broszkę z jego wizerunkiem na wszystkie wielkie uroczystości. Była zdenerwowana i podniecona. Cóż za potargane włosy, rzuciła prędko. Proszę się przyczesać. Marto, podaj jej najlepszą sukienkę, pomóż się panience ubrać. Pan Kraven kazał mi ją przeprowadzić do swego gabinetu. Twarz Marii zbielała. Serce zaczęło bić niespokojnie i poczuła, że zamienia się znów w sztywne, smutne, milczące dziecko. Nie odpowiedziała nic pani Medlock, tylko wyszła zwolna do sypialni wraz z Martą. Milczała, gdy ją przebierano i czesano i milcząc szła za panią Medlock przez korytarze. Cóż miała mówić? Musiała pójść zobaczyć się z panem Kravenem, choć wiedziała, że ani on jej, ani ona jego nie polubi. Wiedziała, co o niej pomyśli. Poprowadzono ją do części domu, której dotąd nie znała. Wreszcie pani Medlock zapukała do drzwi, a kiedy ktoś powiedział proszę, weszły obie do pomieszczenia, gdzie w fotelu przed kominkiem siedział mężczyzna. Pani Medlock zaanonsowała. Oto panna Sir, oto panna Marie Sir. Proszę iść i zostawić ją tutaj. Zadzwonię, jeśli uznam, że czas ją stąd zabrać, rzekł pan Kraven. Gdy pani Medlock wyszła, zamykając ze sobą drzwi, Marie stanęła wyczekująco jak smutne, drobne stworzonko z piąstkami trwożliwie zaciśniętymi. Widziała teraz wyraźnie, że człowiek w fotelu wcale nie jest garbaty, a tylko przegarbiony i czarne włosy ma gęsto przetkane siwizną. Odwrócił głowę i rzekł: przybliż się. Marie podeszła do niego. Nie był brzydki. Twarz miałby wręcz piękną, gdyby nie była tak wymizernowana. Sprawiał wrażenie, jakby widok jej męczył go i smucił zarazem i jakby namyślał się, co u licha z nią począć. Dobrze ci tu, malutka? Spytał. Tak, odparła Marie. Dbają o ciebie? Tak. Smutnie potarł czoło, patrząc na nią. Drobniutka jesteś, stwierdził. Ale zaczynam nabierać ciała, odpowiedziała Marie bardzo sztywno, zdając sobie zresztą z tego sprawę. Jakże nieskończenie smutną miał twarz. Jego czarne oczy sprawiały wrażenie, jakby widziały nie ją, a coś odległego i z trudnością zauważały jej obecność. Zapomniałem o tobie, dziecko, rzekł. Ale jak miałem pamiętać? Zamierzałem nająć ci guwernantkę albo bonę, czy kogoś takiego, ale zapomniałem. Proszę, zaczęła Marie, proszę, lecz stłumiony szloch schwytał ją za gardło. Co chciałaś powiedzieć? Zapytał. Ja już jestem za duża na bonę, wydusiła Marie. I proszę, proszę nie dawać mi jeszcze guwernantki. Znów potarł czoło i popatrzył na nią. To samo mówiła Soverby, mruknął do siebie pod nosem. W tym momencie Marie zebrała się na odwagę. Czy to matka Marty? Wyjąkała. Tak mi się zdaje, odparł. Ona dobrze wie, czego dzieciom trzeba, rzekła Marie. Ma ich 12, więc wie. Pan Kraven zdawał się budzić z uśpienia. A co chciałabyś robić? Chciałabym bawić się w ogrodzie, powiedziała Marie w nadziei, że jej głos nie drży. Innych tego nie lubiłam, ale tutaj daje mi to apetyt i siłę. Pan Kraven przyjrzał się jej. Soverby też powiedziała, że to dobrze ci zrobi, przyznał. Być może. Ona mówi, że powinnaś się wzmocnić, zanim dostaniesz guwernantkę. Czuję się silna, kiedy bawię się na dworze, a wiatr wieje od wrzosowisk, dowodziła Marie. A gdzie się bawisz? Spytał zaciekawiony. Wszędzie, zająkała się Marie. Matka Marty podarowała mi skakankę. Biegam więc i skaczę i rozglądam się, czy roślinki już zaczynają kiełkować. Nie robię żadnej szkody. Nie rób takiej wystraszonej miny, rzekł zmęczonym głosem. Przecież takie dziecko jak ty nie może zrobić szkody. Możesz robić, co zechcesz. Marie chwyciła się za gardło, gdyż zlękła się, że wuj może dostrzec poruszanie, które jej prawie odebrało głos. Podeszła krok ku niemu. Naprawdę? Spytała, drżąc cała. Jej wystraszona twarzyczka zdawało się czynić go smutniejszym niż zwykle. Nie rób tak wystraszonej miny, powtórzył. Naturalnie, że możesz.
Jestem twym opiekunem, choć marny ze mnie opiekun. Zresztą dla każdego dziecka. Nie mogę poświęcić ci czasu ani uwagi. Jestem zbyt chory, zbyt rozbity i zbyt zajęty innymi sprawami. Ale pragnąłbym widzieć cię szczęśliwą i zadowoloną. Nie umiem zajmować się dziećmi, ale pani Medlock ma pamiętać o wszystkich twoich potrzebach. Posłałem dzisiaj po ciebie, gdyż Sowerby powiedziała mi, że powinienem cię zobaczyć. Córka opowiadała jej o tobie. Ona uważa, że trzeba ci świeżego powietrza, swobody i ruchu. Ona wie, czego dzieciom trzeba, rzekła znów Marie mimowoli. Bo i powinna wiedzieć, odparł pan Craven. Zdawało mi się trochę zaśmiałe zatrzymywać mnie tak na wrzosowisku, ale mi powiedziała, że pani Craven ją lubiła. Widać było, że wiele kosztuje go przypomnienie zmarłej żony. To porządna kobieta. Widzę teraz, że rozsądnie mówiła. Baw się w ogrodzie, ile tylko zechcesz. Park jest rozległy, możesz się bawić, gdzie chcesz i jak chcesz. Potem dodał, jakby coś sobie przypomniał. Czy masz jeszcze jakieś pragnienia? Chciałabyś zabawek, lalek, książek? Czy mogłabym, zająkała się Marie, czy mogłabym dostać kawałek ziemi? W zapale swym nie zdała sobie sprawy, jak dziwnie to zabrzmiało. Zupełnie inaczej niż to, co miała na myśli. Pan Craven zdawał się wręcz przestraszony. Kawałek ziemi? Powtórzył. Co przez to rozumiesz? No tak, żebym mogła siać i widzieć, jak rośliny rosną, jak się rozwijają i zaczynają żyć, wyjaśniła Marie, zacinając się nerwowo. Popatrzył na nią i przesunął rękę po oczach. Tak bardzo ci zależy na ogródku? Spytał z zastanowieniem. W Indiach to mi nie zależało. Było mi wszystko jedno, odparła Marie. Byłam zawsze chora i zmęczona. Było tam zawsze zbyt gorąco. Czasem robiłam sobie w piasku klomby i niby sadziłam kwiatki. Ale tutaj to zupełnie co innego. Pan Craven wstał z miejsca i zaczął wolno chodzić po pokoju. Kawałek ziemi, powiedział do siebie. A Marie pomyślała, że musiała mu przypomnieć coś minionego. Zatrzymał się i zwrócił ku niej, patrząc na nią łagodnie i z dobrocią. Możesz dostać tyle ziemi, ile tylko zechcesz, rzekł. Przypominasz mi kogoś, kto też lubił ziemię i żyjące rośliny. Potem z cieniem uśmiechu dodał. Jak zobaczysz kawałek ziemi, który byś pragnęła mieć, to weź go sobie, dziecko, i wlej w niego życie. Czy mogę zająć go sobie gdziekolwiek, bądź jeśli tylko tego kawałka nikt by nie potrzebował? Gdziekolwiek bądź, potwierdził. Tak. A teraz idź, dziecko, zmęczyłem się. Pociągnął za sznur dzwonka. Do widzenia. Nie będzie mnie tu całe lato. Pani Medlock weszła tak prędko, że Marie była pewna, iż czekała pod drzwiami. Pani Medlock, zwrócił się pan Craven do gospodyni. Teraz, kiedy zobaczyłem to dziecko, rozumiem, co miała na myśli Sowerby. Mała musi się wzmocnić, zanim podejmie naukę. Proszę jej dawać zdrowe, proste pożywienie, pozwolić swobodnie biegać po parku. Niech jej pani nie krępuje ciągłym dozorem. Potrzeba jej swobody, powietrza i ruchu. Sowerby może ją odwiedzać, a i Marie może od czasu do czasu odwiedzać ich dom. Pani Medlock wyglądała na uradowaną. Odetchnęła z ulgą, gdy usłyszała, że ma podopiecznej nie krępować zbytnim dozorem. Opieka nad Marie była dla niej uciążliwa, choć starała się widzieć dziewczynkę tylko wtedy, gdy musiała. W dodatku bardzo lubiła matkę Marty. Dzięki, Sir, rzekła. Zuzanna Sowerby chodziła ze mną do szkoły i tak ma dobrze poukładane w głowie i takie złote serce, że niełatwo drugą taką znaleźć. Ja nie miałam dzieci, ale ona ma ich 12, a wszystkie zdrowe i porządne. Pannie Marii ich towarzystwo ujmy nie przyniesie. Jeśli chodzi o dzieci, to zawsze się radziłam z Zuzanny Sowerby. Ona naprawdę ma w sobie taki zdrowy rozsądek, jeżeli Sir rozumie, co chce powiedzieć. Rozumiem, odparł pan Craven. Proszę teraz zabrać panienkę, a przysłać mi Petera. Kiedy z panią Medlock rozstały się na końcu korytarza, Marie wpadła do swego pokoju. Została tam Martę czekającą, która wróciła tu z kuchni po odniesieniu naczyń. Mogę mieć własny ogród, zawołała Marie. Mogę go mieć gdzie tylko zechcę. Długo jeszcze żadna guwernantka nie będzie mnie uczyć.
i twoja matka może do mnie przychodzić, a mnie wolno pójść do was. Wuj powiedział, że ta mała dziewczynka nie może zrobić żadnej szkody i że wolno mi chodzić wszędzie, gdzie dusza zapragnie. Jakie to zacne ze strony pana, prawda? Ucieszyła się Marta. Marto, oznajmiła Marii uroczyście. Wuj jest naprawdę bardzo dobry, tylko twarz ma strasznie smutną, a czoło takie pokryte zmarszczkami. Co tchu pobiegła do ogrodu. Była w domu o wiele dłużej niż zamierzała, a wiedziała, że Dick też musi wyruszyć swoją 5-milową drogę. Gdy prześlizgnęła się przez furtkę pod zwojami bluszczu, nie zobaczyła chłopca w miejscu, gdzie go zostawiła. Narzędzia leżały złożone porządnie pod drzewem. Pobiegła tam, rozglądając się, ale Dicka nigdzie nie było. Poszedł, a tajemniczy ogród opustoszał. Był tylko Gir, który właśnie przefrunął nad murem i usiadł na wysokim krzaku róży, patrząc na dziewczynkę. Zniknął, powiedziała do niego smutno. Czyżby był tylko leśnym ludkiem? Naraz jej wzrok przykuło coś białego, przyczepionego do krzaka róży. Był to kawałek papieru, a właściwie skrawek tego listu, który Marii na polecenie Marty wydrukowała do Dicka, nadziany na kolec ciernistego krzaka. Marii odgadła natychmiast, że zostawił go tu Dick. Na papierze było kilka niezdarnych liter i coś jakby obrazek. Początkowo nie umiała odgadnąć, co oznaczał. Potem domyśliła się, że ma to wyobrażać gniazdko z siedzącym wewnątrz ptaszkiem. Pod obrazkiem było wypisane drukowanymi literami. Ja tu wrócę.